No chyba nie sądziliście, że poddam się tak łatwo. Być może przewaliłem wszystkie pieniądze z mojej restauracji. Być może siedzę w więzieniu dlatego, że pobiłem klienta. Ale moja kebabownia nie może upaść! To moje dziecko. A jako szanujący się kebab maker mam do zobowiązania różne rzeczy do zrobienia. Co? Są głodni ludzie, żądający kebaba. I bank żądający spłaty długów, bo zaciągnęłeś pieniądze. Mam mleko, także mam strasznie dużo pieniędzy. I nawet te kraty mnie nie powstrzymają przed tym, żeby ugrać to wszystko tutaj. Więc jak jesteś ze mną i wierzysz w moją kebabownię, to zostaw łapkę w górę. Musisz ją zostawić. Bo bez tego nasza restauracja, kebabownia, Enzi Doner Kebab upadnie. Jeszcze muszę posiedzieć tylko w więzieniu te 120 lat za to, co zrobiłem i może być działać. Ale widzę pewne plusy na przykład, bo być może jest noc, ale przynajmniej zaoszczędzę na hotelu, bo nie muszę tam spać. Ha! Geniusz! Jak jesteście ze mną, to musicie napisać to w komentarzu, to wypuszczę mnie z więzienia. To są moje postulaty. Co? Kebaby nigdy nie umrą, wypuśćcie mnie! O. Widzicie? Można? Pieniądze... Stiflernik. Tam był Stifler? Co? Co się dzieje? Czekaj. Okej, ja muszę teraz... Nie do kibla. Nie wiem, ile mam pieniędzy na koncie. Muszę pójść teraz do banku i wpłacić moje pieniądze. Czy bank działa w nocy, bo ja nie mam pieniędzy, żeby pójść spać? Pewnie, że działa. To jest całodobowy bank. Czego się sprawdzaliście? Spodziewaliście. Okej, ja nie chcę spłacać raty. Ja bym chciał wpłacić wszystko, co mam. Bo nic nie mam. Mam 224 dolary na koncie. Mógłbym spłacić ratę, ale nie chcę, bo boli mnie dupa. Jakby tutaj muszę płacić pieniądze komuś za nic, za nic. No za coś, ale no trudno. 20 dolców za spanie? Tutaj powinienem się targować. To nie powinno tyle kosztować. Tutaj spanie powinno kosztować przynajmniej 2 dolary, bo śpię na ziemi jakby tutaj. No w kartonie byłoby wygodniej. Okej, z mojego zostało mi teraz na koncie jakieś 150 dolarów. Jak mi nie przyjdą klienci, no być może poprzedniego pobiłem, to no może coś tam wpłynąć, ale jakby tej opinia nie powinna się zmienić, jakby żarcie dalej było dobre. Proszę, żeby klient trafił się dobry, tak? Taki płacący... O, Kamil, cześć! Ostatnio cię pobiłem, dlatego teraz masz tą przepaskę na oku. Przepraszam. Miód? I 3 jajka nawet mam! Chłopie, nie muszę nic płacić. Ho! 14... Ty, ale jak 14? Za takie... tempo? Oszukał mnie! Za takie pieniądze to ja nie jestem w stanie wyżywić nawet psa! A gdzie siebie? Znaczy na mnie taniej, ale no... Dobra, 14? Ludzie, Boże drogi, szybciej przyjdźcie tutaj, bo ja potrzebuję pieniędzy. Co jest tutaj, bo ja cały czas nie byłem? A, tutaj jest magazyn na rzeczy, które ja nie mam pieniędzy, żeby takie rzeczy mieć jakby. Tutaj kładzie mielone do rozwalenia. Dobra, ja nie chcę mielonego teraz robić. Ja chcę tutaj... Klient! Jakby... O! Kamil! Ty! Dorobił się, już ma złote oko na ten, na zastawkę tam. Słodkie jagody w miodzie, tylko szybko, jestem bardzo głodny. Brakuje mi jednej jagody, także Kamil, muszę iść do sklepu, poczekaj, jakby tutaj bawmy się. Pan se zajmie miejsce, ja potrzebuję pójść. Czemu miałem tak mało jagód w ogóle? Powinienem mieć więcej jagód. O, daj jagody. Jagody są w miarę tanie jakby tutaj, ja sobie kupię jeszcze trochę rzeczy tak po jednym. O, widziałeś, żeby nie było potem, że ja latam, a klient głodny, on mówił, że mu się spieszy. Panie Kamilu, już biegnę z pana jedzeniem, pan nie pospiesza, bo jak się wywrócę, to jedzie pan z piochem jadł. A, bo ty chcesz jeszcze papier, tak? Dobrze. To oddaj, masz butelkę, masz papier. O, jesteś mistrzem, 27 mony. Można zapłacić, bo poprzedni to po prostu wiecie co? Tragedia, o, klient Kamil. Puszkę Fanty i 3 jajka na twardo, znowu? Nie mam tyle! Dlaczego ja zawsze wchodzę do magazynu? Uspokój się, Kamil! Ty, bo mi płaci 14 dolarów, ja nie wiem, czy nie powinienem go wyprosić z tej restauracji w ogóle. Dlaczego jeszcze nikt nie zamówił kebaba, jak jesteśmy w kebabownie? Panu rollo chcę ukręcić, a nie jajka przynosić. Dobra, wróćmy do pana Kamila. Jeżeli teraz zapłaci mi mniej, wtedy zapłaciła 14 dolarów za 3 jajka z Fantą. Jakby tutaj ja nie chcę nawet komentować tego, co on będzie miał potem w domu po połączeniu takich rzeczy, ale to już jest jego sprawa, nie moja. Proszę, panie Kamilu. Ile? 12? Jeszcze mniej? Jeszcze raz mi tu świniaku przyjść do restauracji, to ci nakopię, a nie będę jedzenie robił. Nie warto w ogóle z takimi ludźmi współpracować. Klient Tomasz. No chciałeś Tomasz. 300 gram świecących jagód z cukrem. Nie ma żadnego problemu. Jest problem. A, bo to miska. Weź to poukładaj, jaki ty masz burdel tutaj, chłopie. Dobra, ja chcę 2 cukry. 50 dolarów dostałem. Jakie pieniądze masz, chłopie, Janusz! Chłopie! Jajecznica z 4 jajek, butelkę wody, 1 jabłko. Masz, proszę. Jakie pieniądze ja mówiłem, że ja się tutaj odkuję, a nikt mi nie wierzył. Jak we mnie wierzyliście, to możecie napisać w komentarzu, wierzyłem w ciebie, Enzi. Jesteś najlepszym kebab mistrzem w mieście.
Chciałbym, żeby była taka kebabownia na przykład gdzieś u mnie w mieście i tutaj pani mogłaby się na przykład mianować kebab mistrzem w tym mieście. Jakby reszta są takie małe kebabiki, kto będzie mi tutaj kręcił rollo. Ja nimi kręcę, nieważne. Maja, dzień dobry. Co ona chce? Pieczarki z farszem? Bez mięsa. Poproszę paragon do zamówienia, płacę kartą firmową. A co mi obchodzi, czy firmową? Co chcesz, to możesz mi płacić? A nie, czekaj, dobrze. To co ja mam jej dać? Skąd ja mam ci wziąć grzyby? Czekaj, dziewczyno, może gdzieś tu rosną. A nie, jeszcze mi grzyb nie wyszedł tutaj, bo jeszcze płacę za ogrzewanie. Jest dobrze, nie trzeba się martwić. Borowików jej się zachciało. O, odblokowałaś mi borowiki, kobieto, fajnie, dziękuję. Tej, zrobię tutaj taniej, nawet dam jej tego, jak to się nazywa. Nie masz miejsca. Mamy mały problem. Wyrzuć butelki. Muszę w międzyczasie jeszcze tutaj posprzątać. Nie mam pieniędzy na koncie! Ona chciała borowiki. Ups. To wiesz co? Jednak się pani Maja za szybko nie naje. Spokojnie, spokojnie, ja tutaj tylko muszę sobie podkładać rzeczy. Tu będzie mleko. Czas na przerwę, ale tam kobieta jest głodna, co ty mi z przerwą wyskakujesz w ogóle? Ja nie mam czasu na przerwę, co ty wymyślasz? Miski trzy sobie zostawię, to sobie zostaw, to se zostaw, jajko se zostaw. Dyni nie chcę, to weź tu podkładaj. Ja to będę sobie wszystko tu podkładał i będę sobie chodził, sprawdzał, co ja tutaj mam po prostu. Będzie najwygodniejsze. O, teraz tak. Pani Maju, ja wiem, że się zrobiło ciemno. Pewnie pani przyszła tutaj na śniadanie, ale spokojnie, jak najbardziej dbamy o klienta, ja się spieszę. Ja specjalnie dla pani nie idę spać, żeby pani to zrobić do jedzenia. Tylko muszę teraz pójść do banku jeszcze płacić pieniądze. O nie. Jaka to jest głupota w ogóle. Sprawdź, jakie masz długi. Okej, 28 lat. Nie stać mnie na pokrycie tych długów. Wpłać wszystko, co mam. Bo ja muszę tej borowiki kupić. Ja nie wiem, co ona tam jeszcze chciała. Bo ja naprawdę nie pamiętam. Mam 120 dolarów. Starczy mi na borowiki? Ona musi zapłacić, bo jak ona mi nie zapłaci, to nie będzie mnie stać już na raty. A nie, dobra, borowiki są tanie. Co ja za tyle kupiłem? Dynie i arbuzy żeś kupił, ty głupku jeden. Pani Maju, już dobrze, już mam. Wszystko mam. Co pani chciała w ogóle? Jedną miskę z papierem. Po co ci miska? A, do wytarcia twarzy. Nie mam papieru. Przepraszam, ja wiem, że tutaj być może delikatnie zamieszanie jest, ale to spokojnie, wszystko się zgadza. Tutaj borowiki. 5 borowików, mam 4! O, jaki fart. Ma pani szczęście, jeszcze dziś w nocy pani zje, nie musi pani czekać do jutra. Jeszcze 2 marchewki, no Boże drogi, no naprawdę pani jest już... Mam jedną marchewkę! Muszę iść do sklepu, pani Maju. Ups, 15 sek... Pani Maju, no bo jest mały problem. Wychodzi na to, pani Maju, że chyba jednak się dzisiaj nie wyrobimy z tym zamówieniem i bez sensu kupiłem borowiki, więc jest pani mi winna 10 dolarów. A nie, muszę ją obsłużyć. Tej nocy spać nie pójdzie nikt. No bo wymyśla mi tutaj takie głupoty już po prostu. Myślałem, że się polubimy tutaj, ale jednak nie będzie pani stałą klientką, to mogę pani zapewnić. Okej, to mam. Papier z miską mam. 6 monet. To co prawda niewiele. Dobrze, trzeba pójść spać w takim razie, nie trzeba pieniądze, bo ona mi zapłaciła tylko 6 monetów, to jakby ja miałem więcej pieniędzy. Ja nie, to nie jest przychodowy biznes w ogóle tutaj. Śpi, no co zrobisz? Stać mnie na spanie? Okej, 50 dolarów jeszcze poszło. Ile ja mam pieniędzy? Wpłać te pieniądze i zobacz, ile masz, bo już coś czuję, że tutaj 39 ma. Nie wiem, czy stać będzie mnie na spanie. I przede wszystkim na rzeczy. Mogę nie mieć rzeczy tyle. Jak przyjdzie jakiś tutaj... Simenifig... Kolesią... O, Aneta. Okej, mleko z miodem. Podobasz mi się, to już naprawdę lepiej tutaj ci z oczu patrzy. I mleko mam, to mam na miejscu. Jakbyś mi tutaj zapłaciła na przykład za to 300 dolców, to ja... O, drugi raz może pani przyjść i wtedy też dać 300 dolców. Nie będę w ogóle zły. 22, to jest połowa mojego budżetu, jaki mam. 3 fanty i jajka nad... Kamil. Z tymi jajkami to już przesadzasz. No i jajek nie ma. Znaczy mi się drzwi zam... A! 3 jajka i miód. Dobra, to weź ten miód sobie wypij teraz, to w trakcie. Idę po jajka. Zaraz boję się, że nie będzie mnie stać tutaj na resztę rzeczy. 12 monet, Boże, jak mało oni płacą. 34 monety mam. Mnie nie stać na nic. Pani Aneta, jabłko z miodem? Proszę bardzo. Tylko to płaci 12. Dlaczego nie dostanę zamówienia na 50 na przykład? Przecież to bez sensu. A co do tego miałem zrobić? Bo nie pamiętam. A. Miód i mleko. Kłopoty. Okej. 22. SMS. Otrzymałem bonus 50 za pracę. Zupa grzybowa, pieczony ziemniak, chleb. Ja nie wiem, czy mnie stać na to.
Naprawdę, nie wiem, czy mnie na to stać. Zupa grzybowa i chleb. Czekaj, z czego się robi ich? Utrzymano nowy list, udaj się na pocztę w jego... Co się stało? Coś się stało, nie podoba mi się to. Raz, dwa, trzy, bo muszę zrobić chleb. Zupa grzybowa. I tam był pieczony ziemniak jeszcze. Mam 66 dolarów. 50 przy sobie, ale co tam na poczcie chcieli? Gdzie jest poczta? Proszę o to nowe listy. Biuro firmowe? Brzmi źle. Bardzo cieszymy się, że pańska restauracja rozwija się w tak szybkim tempie. Na pewno. Dostałem biuro firmy. Ej, mamy własne biuro firmy. Idę zrobić jej zupę i jadę do biura firmy. Biuro firmy! Można się bawić? Można się bawić? Co ona chciała jeszcze? Pieczone ziemniaki. Tam gdzieś miałem węgiel. Idioto! Była niszczarka. Po węgiel. Gdzie był węgiel? Boże drogi, naprawdę. Ja nie umiem w ogóle w życie w Minecrafcie tutaj. Dobra, to było tu. O. Już, jak ja się spieszę, proszę pani, to będzie moment. Cyk, pieczony ziemniaczek. Nie podoba mi się to, co pani chciała do jedzenia, bo za dużo roboty z tym. Chleb i papier, o! Czterna... Za taki syf 14 zł? Ile ja się to starałem? Ty, on chce to samo. Nie, pieczarki z farszem. Ja nie mogę, no. Aaaa! Ja chciałem jechać do biura firmy. Czas na przerwę. Jeszcze poszedł. Ej, dostałem 30 dolców za nic. Fajnie. Miasto. Idziemy spać, jedziemy do biura firmy. Wpłacę pieniądze wszystkie, jakie mam. 130 dolarów mam. Czuję się niesamowicie bogaty. W tym momencie już nie mam 130 dolarów, mam 50. Biuro firmy. Uuu, to moje. To moje. Co tu mogę zrobić? Odbierz bonus, sprawdź konta bankowego, dorabiaj sobie przy komputerze. Pomyślnie odebrano dzienny bonus? Zagraj w Squid Game? Uuu, spadłem. Dlaczego gram w Squid Game w ogóle? Co się dzieje? Hop. 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 Hop! Przeszedłem Squid Game. Haha. No to fajnie się tutaj bawicie, no to fajnie się bawicie. Ja bym poprosił jednak do centrum z powrotem, ja tutaj mam zobowiązania i różne rzeczy, ja mam tutaj pieniądze jakieś wejść do kasyna, jedź od razu. Dlaczego? No ale to cię zaryzykowałem tyle pieniędzy! O, 5 żetonów wygrałem. 2 żetony. Znowu, teraz mi się uda. Ha ha ha! Nie udało mi się jednak. Chciałem być bogaty. Wróćmy do domu. To jest złe miejsce, mi tutaj nie wychodzi strasznie jakby tutaj. Wróćmy do restauracji, czy będzie jakiś klient nowy, bo tutaj ja nie wiem jak z pieniędzmi stoję nawet w tym momencie w sumie. Tylko kebaby, ja kebaby, kebaby są na dole, poproszę sałatkę z pestkami i sok marchwiowy. Cyk, chłopie, coś ty wymyślił w ogóle. Cyk, 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 nie, kaktusa nie. Jak z arbuza zrobić ten? Mogę to kłaść na kwarcowe schody, ale po co? Melony do rozwalenia! Fajnie. No co?! No nie! No za głęboko wpadło! Trzeba było naprawić. Ja cię nie mogę, no. Co on tu chciał? To, to, to. On chce jeszcze ziarna kakaowe i miskę. Skąd ja ci wezmę ziarnka kakaowe? Mam! Mam jedno ziarno kakaowe! On chce dwa, no nie! Z tymi ziarnami kakaowca mogę już iść i na spokojnie przygotować potrawy. To miseczka. Dziękuję. Woda, marchew. Masz marchew? Ja nie mogę, no znowu do sklepu. Pieniędzy nie mam już. Dolar mi został. Oj. Dlaczego? Proszę, żeby tutaj 35 monet. 35 monet. Bardzo mi się to nie podoba. Chcę znowu to samo? Boże drogi.
Muszę melona tutaj podłożyć. Dobra, teraz już mam. Arbuz, masz nasiona. Nasiona dyni. Czas na prze... Ale nie mam pieniędzy. Co teraz, jak nie mam pieniędzy? Wpłacę do banku to, co mam i... Chyba nie mam na ratę. Co się teraz stanie? No, jeszcze rzucę jajkami, które miałeś przygotować ludziom do jedzenia. No, brawo! Oj. Śpi. Nie mam pieniędzy. Nie pokryłem długów. Muszę sprzedać restaurację?